ludziska, to NeZ. Jak widać, odcinek się teraz zaczyna troszeczkę inaczej. Sorry, ale wytłumaczę to później, jak już zaczniemy misję, jak już będę musiał gdzieś biec znowu przez pół miasta. Będę miał czas troszeczkę pogadać sobie. O, siema. Few things about the outbreak. There are two genetic strains at work. I need samples from both types to be able to treat it. First, you're going to have to locate samples from infected water towers, and then collect samples from a full-blown hive. The water towers are prevalent in these areas. Get there, destroy them, and collect the material. Then head uptown and get the material from the hive. Whatever's happening here, this is only the beginning. No. Pół miasta? No, może nie pół, ale całkiem daleko. No, to tak. Odcinek się zaczyna troszeczkę inaczej. Bo jeżeli rzeczywiście mam nagrywać wszystko, to no nie wyrobię się do wyjścia prototypa 2, a chcę zacząć go jak najszybciej. Ale najpierw chcę przejść jedynkę. Także no, odcinki teraz będę nagrywał tak, że nagrywać będę tylko misje główne, żebyście poznali historię, no bo to jest w Let's Playu chyba najważniejsze, no oglądacie Let's Play, bo nie chcecie, nie macie czasu może zagrać sami w grę, a chcecie zagrać w grę, żeby poznać historię. No i też dla frajdy, no ale dobra, mniejsza z tym. Będę pomijał to, jak wykupuję rzeczy. Będę pomijał misje poboczne, no bo misje poboczne tak naprawdę do historii dużo nie wnoszą. No i co, no jeżeli znajdę jakiś punkt z sieci intrygi akurat, to pokażę wam go, bo można je jeszcze raz przejrzeć przecież. No i co, no i tyle. A, jeszcze zaprezentuję tak przed misją ten atak, którego nauczyliśmy się w poprzednim odcinku. Ground Smash czy Ground Slam, czy jakoś tak to się nazywało. No, uderzenie w ziemię. Bum. Ma pierdolnięcie. A to jest najważniejsze. What is that? Mhm. Jeżeli blisko będę stał za długo, to one wybuchną. Muszę zniszczyć, zanim to się otworzy. Z tego co zrozumiałem, to w tych właśnie wieżach wodnych rozwijają się właśnie te potworki. Przydałaby się jakaś broń. A ten się skończył? To wystarczy? Najwyraźniej nie. Dobra. Przenieśmy znacznie na wieżę. A, jeszcze dopowiem, jakie ja wykupiłem upgrade'y teraz. Pójdę, ja muszę słychać, mam nadzieję. Wykupiłem sobie bieganie, prędkość biegania tam już do maksa chyba. Mi się wydaje w każdym razie, że to jest max. I to jak wysoko skacze. I jak bardzo mogę tam naładować skok. Zniszczyłem czy nie? Ja. O, ale tego się mało zbiera. No, helikoptery olać na razie. To nie jest zainteresowane. To oni się szybko wiedzą. Ale chciałem akcję. Mam akcję. No, nie tak, cholera. should be at the... Oh, actually. That means I need cały odcinek. Yeah. Na górze? Yep. No przeskocz. Cholera jasne, znowu. I nie. Tak, dobra. Nieważne. Co spadło mi nowy? A, to tutaj. No to patrzę na minimapkę i nie jestem do końca pewien, jaka jest ikonka pozycja. Cie! No Jezus, jakie zasterowanie jest czasem dla dupy. Zniszczony. No gdzie? No właśnie o tym mówię, to sterowanie czasami już takie mało responsywne jest. Jeszcze tak jedno, dwa może będzie. Dobrze, że te młoty wziąłem, bo nie wiem, czyż po mnie tak sobie rozwalały te wieże. Ej, nie zdążyłem. Dobra. No jeszcze jedno ostatnie. No gdzie? Ach. Wkurzające. Naprawdę zaczyna się to robić wkurzające. Już? Tak? Nie? Cholera, nie zdążyłem. Świetnie. Już starczy? Tak. Teraz gdzie? To jest moje miasto. Dobra, może nie pół. Teraz z tego ma wyciągnąć. DNA. I co ma? Bierzeć po prostu go? Ciekawe, że to w ogóle działa. Nie wiem, jak to na HP. No, chyba to raczej nic nie daje. Po prostu uderza w górę. Przyznaję się, jakiś czołg. A może jednak? Bo te żółte coś wypadają. Mhm. No po prostu zbierasz materiał genetyczny, więc... Oni nie kto tam atakują. A to rzucę samochodem. No. Nie. Okej. Czyli nie mogę w to rzucić samochodem. Strasznie wolno zbiera. Jeszcze wolno. Mało te kółeczki dają. Serio? Jeszcze tam w głowie. Dobra, serio, to będzie łatwiej, że po prostu zabiorę czołg. A. Teraz jeszcze kurtajmy, tak? To dobra. Teraz chyba wyrzucić na tyle dużo tych kuleczek, żeby mógł sobie zbierać do końca. A nie. Uuu. Aha. Czyli nie miałem tego rozwalać. Crap. No, no to jeszcze raz. Widać, te kuleczki wypadają. Sprawdźmy jeszcze raz, czy mogę, czy nie mogę na samym rzucić. No, najwyraźniej to nic nie dzieje. No time for props, boys. Get on down to the final red zone and clean it up. Kuleczki, kuleczki, kuleczki. Tylko to mnie interesuje teraz w tym momencie. Dnia później. Się na tym prosto, fajnie. Chcę, żeby zniszczyć go jeszcze. Bo jakby te leczki miały pewnie mi się zaczęły dawać więcej. Mimo, że naprawdę, że teraz gra nie jest, po prostu sprawdzałem poprzedni odcinek i było w miarę okej. Oj, nie doleciałem. Serio? Mam nadzieję, że w drugiej części już nie będę się tak bawić w tej takiej misji drugiej. Będę cały odcinek po prostu biegał w kółko. musiał ładną pracę dać, że możecie przeskoczyć sobie. To jest naprawdę... Ja się aż nudzę. Ja sam gram tam. O. Już końcówka. W końcu. No, to tam misja skończona. Oby nigdy więcej. No, powinno się do następnego. Oj. Przypomnę słowa. Potrzebne mi teraz. Znowu muszę biec przez pół miasta. O. Wojsko niebieskie, mutanty czerwone. Świetnie. Ja tam się nic nowego nie dowiedziałem. Znajdę. Dodatkowy evolution points. Jeszcze jedno widzę. No, doleć. Tak jest. Ups. Moja wina. Zdążymy jeszcze na pewno przynajmniej zobaczyć filmówkę. Where are they landing? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Wherever they're going, I'll bet McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. And then? And I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. This is a fortress. Fuck. Someone here knows McMullen, and they'll tell me everything they know. Wiecie, co nas czeka, nie? Alexowi się to najwyraźniej też nie podoba. O, dobra. Zabiorę jednego z was ze mną. I na razie. Puściłem go, także wezmę ciebie. Na przekąskę. Nie? Dobra, widzieli mnie. Nie? Nie widzieli mnie. Dobra. Czyli mogę się cofać, teraz obczaić, którędy tam wejść. Jest płot, to przecież nie mówię. Tutaj jest to cholerstwo. Czyli zrobimy tak jak ostatnio. Już poza zasięgiem jestem? Dobra. Znajdka. Sweet. Przez tak, nie mogę iść po ścianach, bo mnie zauważą. Tutaj jest to ryzyko, że to coś mnie wychwyci. Muszę z tym zasięgnąć. Dobra, biegniemy. Fuck. He's in charge. He's the one I want. I idź. Dobra. Ty. Dobra. Jep. Muszę się do niego zbliżyć. Jakoś go chwycić tak, żeby nikt tego nie zauważył. Świetnie. Dobra, wiesz co? We know Zeus has been spotted multiple times in this area. We're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy it. Okej, określają mnie jako Paul, to raz. Znaczy, nie mnie, tylko Alexa. To raz. Dwa, wymyślili jakąś nową broń. Z tego co rozumiem, samoloty bez... no... no zgubiłem słowo znowu. I weź to mów po polsku. No samoloty bez pilota. Dobra. Trzeba zejść. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Zobaczyli mnie. Okej. Czyli wracam na górę. Tu też... no cholera. Ci też nazywają mnie czymś. Kill it. I standardowo. Właściwie nie, chwilę, ja mam tam się dostać, czy co? Nie, to sieć intrygi. A nie, mam zniszczyć patrol. Dobra. No problem. Może zmienię go w ogóle na głupek. Co tym razem? A. Wyskakujemy. No, wyskakujemy. Nie? Wyskakujemy. Jak się z tego wyskakuje? Znowu jest swój guzik, dobra. Nie mogę wyjść z tego? Czemu nie wyjść? Dobra, ale jak wyjść z szoku? Chcę wyjść. What the fuck? No, w końcu. Nie wiem, chyba trzeba przytrzymać. Znowu to sterowanie posrane takie jakieś... Oj, gdzie ten przycisk? What? Kiedy? Od razu za długo wybierałem broń. Znaczy, moc. Tak, już to widzieliśmy. Nie, nie można pomóc. Dobra. Nie tego. Dobrze, to jedno? Świetnie. W prologu to szło szybciej. Mieliśmy wszystkie mocy na maksa. Orety, to celowanie to też jest do dupy czasu. Jest. Strike team. No, akurat spada, więc... Myślałem przegrać. O tyle mnie widzieli. Nie dobił. Co to może być? Oj, mam mało HP. Fuck. Dobra, chyba już jestem w tym punkcie, gdzie muszę zacząć patrzeć, ile mam HP. Na początku to wszystko szło prosto, mogłem po prostu klikać guzik. Fuck. Znowu od samego początku. Och, ta filmówka znowu. They'll pick out Dana's safe house, and I can't let that happen. Yep, that's it. No. This one. Pierwsza taka niby trudniejsza misja. dałoby się kogoś pochłonąć teraz, zanim polecę dalej. Nie, chyba tak się nie wiem, pochłonąć kogoś. Dziękuję. Lećmy dalej. Detektorami na razie nie wiem, czy przyjmę. Dawaj. Nie helikopter. Nie helikopter, tylko on. Nie? Jeszcze nie sąsiadłem? No tak, mały gówno. Nie, to miałem myśli. A cały czas się zdarzy mi się raz na jakiś czas wcisnąć na niego. Ciśnij. O, ale atakuję. Znaczy mi znowu mam tak mało kapa, chodź tu ktokolwiek. Nie chcę znowu zginąć. Nie mam mowy. To może być. Dobra. No, znaczy tym. Dzięki. Padnij, nie powstawaj. No tu było blisko. Coś cały czas we mnie strzela. Co nie jest fajne. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni przystanek. Co to? Aha. Nic rzeczy intrygi. Że jak jestem gdzieś blisko tego typu kolesia, to pokazuje mi. Świetnie. Overflights on the rivers are ready to pick off ships trying to cross. The bridges are wired and blocked by armor. Once we're primed, nothing unsanctioned gets on or off the island. Czy zablokowali jakikolwiek dostęp do wyspy? Nie, nie tam przecież znowu. I znowu nie wyleciałem. Świetnie. Pociągiem. Atakuj. Dziękuję. Gdzie zrobię? Dobrze, bardzo. Okej. Można też tak. Tak. Jeszcze jeden. naleczyć. Przydałby mi się ten podwójny dasz. To jest jednak najszybszy sposób, żeby się poruszyć. Koniec, mówcie, że pan jest tak. Obiektyw skończony. Emisja najwyraźniej jeszcze nie. Ale ja sobie biegnę tutaj na górę. I będę się z wami żegnał. Do następnego. NeZ out.